I to nie jest absolutnie ad personam do nikogo z naszych wspaniałych gości i sponsorów, ale żadną łachą jest to, że wszyscy jak jeszcze dzień pomagamy, bo gdyby was tu nie było, to my nie mielibyśmy komu pomagać, po co tego robić, a to tak naprawdę dla was wszystko jest, żebyście mieli bezpieczny sprzęt na akcję, żeby czuć się bezpiecznie pomagając innym ludziom, a nigdy nie wiemy niestety, kiedy to my będziemy potrzebowali tej pomocy, zatem żadna łaska, że tu jesteśmy, że pomagamy i będziemy, obiecuję, że będę wszystkich pilnował. Tutaj, którzy mówili, że się dołożą, ja też się dołożę, będę pilnował. I zrobimy wszystko, żeby ten nowy samochód 30 trafił do was jeszcze w tym roku. Panie ministrze, myślę, że jakąś zrzutkę zrobimy. I tutaj rzeczywiście trzeba by ten samochód ogarnąć, że tak powiem kolokwialnie. Wszyscy się boimy straży leśnej. Także na koniec jeszcze kolokwialnie. Mordeksi, moje drogie, bardzo wam dziękuję za waszą aktywność, działalność, za to, że jesteście, że możemy wszyscy na was liczyć. No i myślę, że wspólnymi siłami do boju kolejne plany przed nami. I teraz, żeby już może kończymy konsultację, bo oczywiście rosół jest gorący, a inne napoje są bardzo zimne. Mamy jeszcze 3 punkty i tam także jest... No chciałbym akurat teraz jest. Bardzo proszę. Dziękuję. Ale ja mam miłą sprawę. To tak naprawdę dzisiaj wśród nas reprezentuje trochę prezesa powiatowego ducha Ryszarda Janusza i upoważnimy do takiej miłej, że tak powiem, czynności. Ale to prezes Jakubowski, jako były, że tak powiem, prezes i senior, no myślałem, że mnie jako seniora też poznam, pewnie mój imidż, że tak powiem, na tym się zmienił, że trochę było mnie ciężko poznać, ale grzeczny zawsze, kurtuazyjny i bardzo miły wobec niego. Drogi komendant Kochan, że tak powiem, przypomniał, że 27 lat byłem z wami, że tak się wyrażę, i pracowaliśmy wspólnie. Może to były inne czasy, ale razem dojrzewaliśmy, razem przeżywaliśmy zmiany. Ale dzięki temu ja mam właśnie największą perspektywę, że tak powiem, tych zmian, tego, co się, że tak powiem, zmieniło. Ja miałem przyjemność być w rewolucji w Państwowej Straży Pożarnej, tej sprzętowej, bo tak jak pan minister mówi o 30 samochodach dla ochotniczych straży pożarnych w tym roku, ja miałem przyjemność być świadkiem roku, w którym 30 samochodów za niewielkim wkładem trafiło do Państwowej Straży Pożarnej. No ale chyba logiczne jest to, że najpierw musiałeś zbudować Państwowa Straż Pożarna, a dzisiaj jest świetny klimat dla was i wykorzystujecie go w mistrzowski sposób, za co chwała wam. Przede wszystkim, że tak powiem, wam jako szefostwu jednostki, ale panu komendantowi, pani wójt, że tak powiem, wszystkim tym, którzy wam sprzyjają i pozyskują te środki po to, żeby ta jednostka się rozwijała, bo przyjeżdża się tu zawsze pod wrażeniem, zawsze jest bardzo miło. Również w tej części, o której mówił pan minister, że tak powiem, która ma się za chwilę zacząć. To są bardzo miłe wspomnienia. Bardzo się cieszę jeszcze z jednej rzeczy, bo dziś wiecie, że pracuję w zarządzaniu kryzysowym w Elblągu i problem zagrożenia powodzią jest mi bardzo bliski, że tak się wyrażę. Jak się na chłodno zastanowiłem, to chyba jestem najdłuższy i czynnym zawodowo człowiekiem związanym z zagrożeniem powodziowym, bo dziś są doświadczenie w Państwa jest Straży Pożarnej dzisiaj zarządzanie kryzysowym, to pokażcie mi kogoś, kto ma większe doświadczenie w tym zakresie. Ale w związku z tym moja świadomość tego zagrożenia jest o wiele większa. I to, co mówi pani, że tak powiem, wójt, to jest rzeczywiście najbardziej newralgiczna i niebezpieczna sprawa na tym terenie. Te głupoty, które tam opowiadałem, bolą mnie tak samo, że tak się wyrażę, bo doświadczać będę musiał tak samo działać ratowniczy i archiwy. A ja śmiem twierdzić, i tu was nie pocieszę, że dzisiaj największe zagrożenie jest na jeziorze Drużno. I bardzo się cieszę o tych 100 milionach, o których mówicie i o poprawie, że tak powiem, stanu wałów na jeziorze Drużno, bo przy długotrwałym utrzymywaniu się wody właśnie w tym jeziorze to grozi najbardziej przerwanie wałów i największe nieszczęście. A jeszcze, że tak powiem, cieszy mnie bardziej to, że mówimy o zrównoważonej polityce wobec, że tak powiem, Żuław Wiślanych, bo jeśli ja byłem w zeszłym roku na odbiorze wrót powodziowych, z których ma prawo Nowy Dwór się bardzo cieszyć, że tak się wyrażę, ale tak naprawdę docelowo stwarzają tutaj większe zagrożenie, tak? To cieszę się, że dzisiaj mówimy o takich środkach dla nas, bo ten zrównoważony rozwój zapewni nam wszystkim bezpieczeństwo i bardzo fajnie, że tak powiem, że władza myśli o tym, robi wszystko, żeby, że tak powiem, żyło tu się bezpiecznie, bo jesteśmy do tego przywiązani, jesteśmy takimi lokalnymi patriotami i dobrze się nam tutaj żyje i nie mamy zamiaru się stąd wyprowadzać wszyscy, tak? Ale tak jak powiedziałem, pan prezes wysłał mnie do bardzo miłej czynności. Myślę, że nie do końca się dogada z panem wiceprezesem jednym i drugim, że tak się wyrażę, gdyby to byli, to ja bym został dla mnie oglądał szkoki narciarskie. Ale przyznam się, że podglądałem, niestety Polacy czwarte miejsce zajęli. Widzę, że tak, nie jeden z nas podglądał gdzieś na ceremonii, co się dzieje, ale to tak czynią prawdziwe kibice.
A w związku z tym, że tak powiem, poproszę pana, jeśli pan prezes Litkę, że tak powiem, komendant gminy pozwoli, to pana Michała Bezwiązkiego poproszę, chociaż to jest funkcyjnie ta sama, że tak powiem, funkcja, to ja jestem w sztuce, bo będzie na ogólnie milej. Pan prezes, że tak powiem, nie ma może takich możliwości, ma przede wszystkim dobre słowo i kawałek papieru, na którym się podpisuje, ale postanowił uszanować to, że właśnie z tej jednostki strażacy reprezentowali nas na zawodach wojewódzkich. Czynili to też za moich czasów, ja miałem przyjemność być wtedy, kiedy, że tak powiem, zdobywaliście medale na wojewódzkich zawodach pożarniczych. Wiem, że jesteście niezawodni, wiem, że zawsze jak jest problem, to do was się mrugnie i zawsze jesteście dyspozycyjni. I myślę, że to przede wszystkim o ten szacunek do tej dyspozycyjności, do waszej pracy, że tak powiem, chodzi, jeśli pan prezes przygotował dla was dyplomy. Ja będę czytał, panowie prezesi będą, że tak powiem, wręczać, tak? Jeśli panowie pozwolą, bez mikrofonu będzie mi wygodnie. Pan Mateusz Kaprzewicz. Proszę. Pan Dawid Koziupa. Tak, żeby szybciej nam szło. Pan Michał Piasek. Pan Michał Piasek? Nie, ale on zaopatrzył. Pan Mateusz Ryś, niech się przygotuje. Nie ma tak samo Mateusz. Postawimy na pana prezesa. Pan Kacper Rutkowski. Też nie ma tak. Chociaż nazwisko to nie znam. Będzie później. Pan Zbigniew Rutkowski. Pan Daniel Zaręba. Nie ma. Pan Adam Śliwa. I pan Piotr Sobka. Nie ma. Dziękuję. Rzeczywiście, czuję, że wszystko gorące, tak jak siadam i... Proszę zdjęcie, zdjęcie. Przekażam zdjęcie. Zostańcie. Najlepszym drużyną na województwie prawie. Drogo Tomaszu, zdjęcia zrobił. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Na 4 lata bez medalu nie śmieję. Proszę, chciałbym zabrać głos w ramach. To teraz może przejdziemy w takim razie, Krzysiu, do oznaczeń, bo rozumiem, że w tym kierunku zmierzamy. Przepraszam, bo jakiś przestrzegłość. Króciutko, szanowni państwo, papież Franciszek nas pilnuje, żebyśmy długie kazali mówili, prawda, księże? Ale ja też, przychodząc do tych wielkich działach, tylko chcę podkreślić, jestem tu jako przedstawiciel Elbląskiego Sztabu Orszaku Trzech Króli. Od kilku lat w Elblągu takie dzieło jakby tworzy się, jest to, są takie jasełka, przechodzimy przez miasto, kilka tysięcy Elblążan uczestniczy. I tutaj właśnie wielkie serce również jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewsku, gdzie swoją obecnością pokazujecie jakby to wielkie dzieło, które się dokonuje tam wtedy w Elblągu, ale też pokazujecie naprawdę swoje takie dobre serce, wrażliwe. No nie ukrywam, że ludzie są pod wrażeniem. Widzą tych strażaków, chcą robić zdjęcia. Ja nie wiem, o których wracają do domu, czy kończymy to tak w miarę wcześniej, ale wiem, że mają czas wyznaczony, żeby wrócić. Tutaj chciałbym podziękować też pani wójt właśnie za tą życzliwość, za to, że straż może przyjechać, znaczy samochód może być udostępniony. Dlatego chciałbym też taki malutki podarunek zostawić. To jest oczywiście takie podziękowanie chyba na ręce drucha, seniora, którego się znamy, prawda, już długie lata, tutaj chodząc w pielgrzymku do Świętego Grailu. Zawsze po wydarzeniu nie zdążymy nigdy jakby się rozgrzać. Tutaj też przyjść do rozgrzania, tutaj zaległość jakaś jest, także bardzo dziękuję. Mamy kolejny głos sali, bardzo proszę. Szanowni
Szanowni Państwo, ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować za długoletnią, bardzo dobrą, owocną współpracę Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szkołą Podstawową w Żurawcu. Tak jak już było tutaj wcześniej wspomniane, dzięki życzliwości Ochotniczej Straży Pożarnej organizowaliśmy w naszej szkole Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pikniki rodzinne. Nasze dzieci przyjeżdżały tutaj na Dzień Dziecka. Strażacy wspierali również nas poprzez szkolenie kadry naszej szkoły i pracowników z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Tutaj też wstępnie rozmawialiśmy już z panem Krzysztofem Procherą, że będziemy rozwijali wspólnie działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych. Także nasze dzieci będą zasilały szeregi tej drużyny. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona i mam nadzieję, że wspólnie będziemy osiągali szereg sukcesów. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałabym Państwu życzyć wszystkim druhnom, wszystkim druhom, wszystkim Państwu dużo zdrowia, a także satysfakcji z wykonywanej służby na rzecz dobra tutejszej lokalnej społeczności i pozwolę sobie te skromne podziękowania złożyć na ręce pana prezesa. A teraz jeszcze ja chciałbym złożyć muzyczne podziękowania dla gwiazdy naszego dzisiejszego spotkania, czyli brygadiera Łukasza Kochana, który jest tu uwielbiany i kochany. Na zew, świętego Kowiana.
przewodniczący, jeżeli mogę zabrać głos, ale tak naprawdę bardzo krótko, druhu, bardzo serdecznie dziękuję za te muzyczne życzenia. Muszę przyznać, że w mojej ponad 20-letniej historii zawodowej, ale ponad 30-letniej historii ochotniczej, funkcjonując w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej, zdarzyło mi się to pierwszy raz, więc naprawdę tym bardziej jestem onieśmielony, że bardzo dziękuję. Pozwólcie, drodzy duchowi, że się odmelduję z uwagi na to, że już mnie tutaj telefonem dyscyplinują strażacy z jednostki w zastawnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za życzliwość, szacunek, ogromną sympatię i to samo działa w drugą stronę. Jesteście Państwo dla mnie bardzo ważni i tak jak tutaj wcześniej moi przedmówcy i ja mówiłem, zawsze będziemy z Państwem, będziemy się z Państwem utożsamiali i zawsze Państwo na nas możecie liczyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Zdrowia. Przechodzimy w takim razie do części medalowej, tej najprzyjemniejszej, nie, prawie najprzyjemniejszej, bo później na samym końcu jest ta najprzyjemniejsza, czyli konsumpcja. Natomiast Krzysiu, bardzo poproszę o poprowadzenie części medalowej. Dobrze, dziękuję. Jakby ostatnio wspominałem, lepiej mi idzie pisanie niż mówię, nie? Ale postaram się. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, nasza formacja opiera się na wolontariacie, na dobrowolności, ale również bez naszych przyjaciół nie byłoby możliwe pełnić naszej służby. Dlatego dzisiaj przy okazji tego zebrania chcielibyśmy bardzo podziękować ludziom, którzy mieli wielki wkład w rozwój naszej jednostki w bieżącym, mijającym roku. Bardzo bym prosił o przekazanie, o wręczenie medali przez naszego prezesa Adama Śliwę, przez pana Zdzisława Rutkowskiego i Olę Borutowską. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czesku bardzo dziękujemy pani wójt Dorocie Wasik. Panu Michałowi Wzowskiemu, rzecznikowi prasowemu Lasów Państwowych. Panu Andrzejowi Śliwce, wiceministrowi Aktywów Państwowych. Panu Fachowi Zbunkowi. Przedstawicielem publicznym pożarnym. Panu brygadierowi Łukaszowi Kochanowi, komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Okręgu. Panu Sławomirowi Krupie. Panu Piotrowi Burzyńskiemu. Panu Marcinowi Kazimierczukowi. Pani Dorocie Owija. Oraz jako reprezentantce urzędników Urzędu Gminy pani Anicie Sokołowskiej. Zawsze rodzicom wykorzysta okazję. Uwaga, Dziękujemy bardzo. Osobiste. Ja wiem. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Zaraz przyjdę. Dobra. Chcielibyśmy również wyrazić odznaczenia otrzymane od naszych duchów w 2022 roku. Poprosimy Michała Gzowskiego do wręczenia, wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP, panią wójt Dorotę Wasik,
Srebrny Urzędu Wodociągowego Pożarnictwa otrzymał druh Krzysztof Pluchera. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Krzysztof Jackowski. Bardzo serdecznie gratuluję. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymała druhna Bożena Kozek. I odznaki Strażak Wzorowy za 2022 rok. O wręczenie prosimy drucha Adama Śliwa oraz drucha Marka Rutkowskiego. Odznaki Strażak Wzorowy otrzymują druh Zbigniew Rutkowski. Ale może to sobie pora zrobić. Zaraz, zaraz. Wojsku Kelly, zaraz, dawaj. Druga z drugiej rady już prosimy o wręczanie. Tak, od tak otrzymują. Druh Mateusz Kaprzewicz, druh Mariusz Kowalik, druh Piotr Sopka i druh Michał Piasek. Jeszcze ostatni akcent tej części spotkania. Chcielibyśmy wręczyć podziękowania. O wręczenie poprosimy drucha Jana Kaczmarka oraz drucha Marka Żukowskiego. I w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku dziękujemy Adrianowi Graczycho, druhowi Michałowi Gzowskiemu, druhowi Bartoszowi Lasek, Adamowi Groszowi. Markowi Szpakowi, Rafałowi Arabinowiczowi i Annie Arabinowicz. Na ręce pani Małgorzaty Kurzyńskiej podziękowania dla pana Rafała Rapinowicza oraz Adama Grosza. I dla Marka bardzo dziękuję Krzysztofowi Procherze za przeprowadzenie części medalowo-dyplomowej. W związku z tym, że bardzo, bardzo przyciągnęło nam się dzisiejsze spotkanie,
a to za sprawą bardzo zacnych gości. Szanowni Państwo, po konsultacji ze starszeństwem jednostki uznaliśmy, że pomijamy te punkty, które już mówiliśmy w trakcie dyskusji. W związku z tym pozostaje mi życzyć smacznego rosołu, ciepłego i dobrej konsumpcji, żeby cię nie biało, bo ci mógł jechać przypadkiem na jakiś wyjazd. Także dobrej zabawy, bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kończymy. Thank you.